Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Ace, a przed wami Torchlight, czyli kontynuujemy naszą serię. Dobra, może koniec tej animacji. I tak, co dzisiaj będziemy robić? Na pewno odwiedzimy sobie podziemne kopalnie. Jak zdążyliście już pewnie zauważyć, nasz ekwipunek został wyczyszczony. Przedmioty, które nam się nie przydadzą, które tak stwierdziłem, że mi się nie przydadzą, których nie będę nosił i które są po prostu słabe, po prostu sprzedałem u handlarza. A jedyne, co mi zostało z tych przedmiotów, to właśnie indygowy hełm z kolcami, czyli rzadki hełm. Posiadał 9 zbroi, ten poprzedni miał 6 i ten w miarę fajnie wygląda na głowie naszego bohatera, bo ten poprzedni, to wiadomo, jak pewnie pamiętacie z poprzednich odcinków, było to takie wiaderko na głowę, coś takiego. Tutaj jest ten portal, który powinniśmy odwiedzić i pewnie, dobra, w sumie mam poty, możemy się tam wybrać i będziemy sobie kontynuować naszą misję. Stoper dzisiaj pamiętałem, żeby sobie zapuścić, tak więc nie będzie większych przerw. I jeśli chodzi o questy, mówiłem, że sobie poczytam na internecie o nich, żeby ich szybko wypełnić i tak dalej. I tak, jeśli chodzi o te dwa questy, po pierwsze na necie nie piszę, jak je wykonać. Po prostu nie piszę, przejrzałem tam 2-3 strony i na żadnej nie pisało, więc dałem sobie z tym spokój. Staliśmy level od razu tutaj. Bardzo fajna rzeźnia, niesamowita. I ogólnie na internecie nie piszę nic za bardzo o tych questach całych. Mogę to użyć? Nie mogę. Jeśli dobrze pamiętam, teraz powinniśmy iść w dół, czyli właśnie w tą stronę, w którą ja teraz będę podążał. Dobra, tu jest jakaś beczka. I tak, właściwie to jest już dosyć późno, jest środa i tak samo mam zamiar ten odcinek wypuścić w środę. Czekajcie. Coś tu jest nie tak. Prawy przycisk myszy. Tutaj chciałem mieć to. O, właśnie tak. Właśnie tak chciałem sobie to ustawić. Tutaj jeszcze mamy fajny czar pod czwóreczką. Jest to taki jakby większy speed. Zaraz wam przeczytam, co nam on daje. 30% szybszy atak i zwiększa rzucanie zaklęć. Tak, dokładnie. Wszyscy na razie padają na hita i praktycznie mi nic nie robią. Dlatego widać, jakie mamy dobre itemy. Dobra, niech to sobie na razie leży w tym ekwipunku. Kasiulki nigdy za wiele. I tak, myślałem sobie, o czym by tutaj pogadać dzisiaj do was. I wpadłem na taki dosyć, że tak powiem, teraz na czasie temat, jeśli chodzi o YouTube. Oczywiście nie chodzi o te kanały, które już są dosyć dobrze rozwinięte. Chodzi o takie kanały jak na przykład mój, jak wielu moich ludzi, których mam w polecanych. O, mamy jakiś dziennik. Przeczytajcie sobie sami, nie będę wam czytał na głos. They call the embers of Vector curse and feign concern for the peaceful rest of our ancestors, but fear alone guides them. If the council refuses.
O proszę, odezwały się jakieś stworki. Będzie mała walka. O, ale szybko padł. Niesamowite. Jakie ja mam dobre itemy. Czyli jak widzicie, pójście w 100% w... Boże. Niszczyciela, tak ta postać się nazywała, dała nam bardzo, bardzo fajne, bardzo fajną wytrzymałość i bardzo dużo zdrowia oraz całkiem duży atak. No właśnie, mamy rybki, użyjemy sobie, dlaczego nie? Może nie łowiłem ostatnio, ale jak widzicie, nie musiałem. Sporo jeszcze zostało mi z ostatniej akcji. A tu jest ta dźwignia. O, schody na dół. A, jeszcze nie skończyłem gadać o tych questach całych. Właśnie. Bo chciałem coś zrobić. Dobra. Rysiek, zbieraj te itemy. Chciałem sobie wykonać dzisiaj na szybko te questy, ale po pierwsze na żadnej stronie nie jest opisane, jak się ogólnie jak zrobić te questy. A po drugie, z tego co widziałem, nie jest ich tak dużo, dlatego może nie, po prostu nie trzeba się za bardzo z nimi śpieszyć, one gdzieś tam czekają na nas w dalszych poziomach. I po prostu jakoś tak to jest. Dobra, co my tu mamy? Może wywalę sobie kilka itemów, bo zdecydowanie nie mam miejsca i nie przydadzą mi się takie śmieci. Niech sobie to tutaj leży. A ja za ten czas zejdę sobie na dół. I wspomniałem jeszcze o tych... o tym całym wybiciu się na YouTube. Właśnie młode kanały mają bardzo ciężko, jeśli chodzi o jakiś sukces na YouTube, żeby ich kanał był w miarę popularny. Ja jestem na tym koncie akurat całkiem niedługo, bo to jest już ponad miesiąc i tydzień. No i właśnie, jak widzicie, mam około 50 widzów. Robię co mogę. Jest mnóstwo sposobów na zdobycie widzów, ale... O, mam jakiś rzadki item. To sobie szybko zidentyfikujemy. Aha, i tak mamy lepsze. Dobra, ale spoko. Mogę... Nie zaszkodziło, że sobie to wziąłem. Jeszcze tutaj pójdę. Wiem, że tam dźwignię otworzyłem. I tacy początkujący let's playerowcy mają dosyć ciężko, bo tak naprawdę let's playerów w tym momencie jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o tych topowych, to naprawdę trzeba mieć po prostu znajomości, żeby cokolwiek osiągnąć od razu. Mimo że nie zależy tak na szybkości, ale chciałbym mieć widzów, którzy często by oglądali moje produkcje, tak żeby... O, tutaj łowisko będzie już, można sobie złowić rybę, może będzie coś jakieś fajne, nowe. Nie, to samo. Ale jeszcze z dwa razy założę na haczyk przynętę i spróbuję coś złowić. I w sumie na tle tamtych kanałów, które są już bardzo dobrze rozwinięte, mają ponad 100 nawet tysięcy widzów, ponad 100 tysięcy subskrypcji.
ciężko jest w ogóle dostać się na główną stronę, chociaż nawet nie chodzi o główną stronę, po prostu to jest tak, że ludzie też mają pewien określony czas, wiadomo, chodzą do szkoły, do pracy i nie mają może tyle czasu, żeby obejrzeć więcej materiałów, więc dlatego obejrzą to, co wrzucili ci najsławniejsi. Wiedzą, że te materiały są dobre, dlatego też wiecie, jak to jest. Obejrzą tamte kanały i na resztę nie mają po prostu czasu. Więc po pierwsze trzeba mieć znajomości, po drugie, no wiadomo, dobre filmy robić, coś co zachęci ludzi, ale to nie ma zbyt takiego dużego znaczenia, bo mimo że będziesz robił dobre filmy, to może być naprawdę kiepsko z znalezieniem właśnie tych widzów przez te większe kanały, które przeważnie kręcą Minecraft. Też jest taki fenomen polskiego YouTube'a. Minecrafta jest pełna, mimo tego, że nawet te już topowe kanały nawiązują, po prostu chcą zrezygnować troszeczkę, mniej wypuszczać tego Minecrafta, ale wiadomo, wtedy widzowie też się troszkę bulwersują, bo po to oni przyszli, po to ich oglądają, żeby zobaczyć czasu do czasu Minecrafta, a jego nie będzie. No i poza tym oni tak wzywają też do tego, a w międzyczasie i tak wrzucają te let's play'e, tak więc to też jest troszkę takie chore. Tutaj mamy jakiś hełm z rzadkich, więc mogę sobie to wyrzucić. To pewnie będzie coś podobnego do tamtego, chociaż nie. Nawet lepszy od tamtego, ale to jeszcze nie jest to. Dobra, jest jeszcze mnóstwo sposobów na zyskanie widzów. Na pewno takim bardzo dobrym jest zrobienie jakiegoś speedartu, animacji, intra, na przykład dla sławnych osób. Oni to po prostu docenią, jeśli im to wyślecie, jeśli to będzie dobre i po prostu wrzucą to na YouTube, wyborze do ulubionych przykładowo, i wiecie, to gdzieś tam pójdzie świat, wasz kanał troszeczkę zobaczy osób. Wiadomo, jak taki ktoś ze sławniejszych ludzi zlajkuje wasz jeden z filmów, w którym jest to polecenie, to wiadomo, nie, Boże, ten speed art na przykład, no to wiadomo, że wejdzie na to powiedzmy nawet 1000 osób. Tak więc wasz kanał troszkę zyska na popularności. Co jeszcze jest? Teraz ludzie, jak zauważyłem, robią dużo live'ów takich z polecaniem. Szczególnie czasem sobie wstąpię, wiadomo, na taki live, też zapytam o cenę mojego kanału, o polecenie. Szczególnie lubię, gdy ktoś ma powyżej tak 1000 widzów, wtedy wiadomo, odbiór jest większy i jakoś to się bardziej opłaca. Zresztą jeśli ktoś ma oceniać kanał mój na przykładowo, to fajnie by było, gdyby ta osoba była już w miarę doświadczona, miała kilka tysięcy widzów, wtedy wiadomo, wie, co się na tym YouTubie kręci i co ludzie lubią, dlatego ta ocena byłaby bardziej wiarygodna, chyba tak to nazwę, bardziej wiarygodna od takich mniej znanych osób tam posiadających 20 widzów czy coś w tym stylu. Jak jeszcze? Jeszcze można oczywiście organizować konkursy, jeśli komuś pozwalają na to
fundusze. Konkursy, wiadomo, ludzie zawsze byli chętni na konkursy. Ale konkursy takie, które są oczywiście sprawiedliwe, tak żeby każdy miał szansę. Tak, żeby każdy miał szansę wygrać, czy też wiadomo, żeby nie było oszukaństwa w tym wszystkim. Mam jakiś kort, to może mieć duże obrażenia. Nie, jednak nie. Dobra. Cały czas mam wrażenie, że już tutaj byłem. Nie wiem, czy macie to samo odczucie, ale po prostu... Nie wiem, może w tym wszystkim się już pogubiłem. W sumie jest to piętro niżej, jest to już siódmy poziom. Siódmy poziom kopalni. I tam jest już kolejne schody na dół. I tak sobie patrzę, 16 minut. No, jeszcze spróbuję zejść, może coś tam poszukać na dole. Może uda nam się jeszcze coś zaliczyć, jakiegoś questa. Jeszcze chciałem powiedzieć, że wiadomo, jeszcze nie, bo jeszcze mało osób to obejrzy, ale zawsze chciałem, żeby jakby to, co wypuszczam, żeby zobaczyło to więcej osób, więcej ludzi zobaczyło mój jakby wysiłek włożony w film. I żeby on był tak, wiecie, żeby było więcej ocen itp. Dlatego każdy się stara o tych właśnie dodatkowych widzów. I myślę, że mam na ten temat jeszcze troszkę do powiedzenia. Tutaj taki przedsmaczek, powiedzmy. Powiedziałem co nieco. I jeśli chodzi o takie dusze jakby... O, tutaj już mamy koksowniki. O, bardzo fajna nazwa. Co to robi? Aha, otwiera. Otwarło nam drzwi. Więc tak, myślę, że to piętro sobie zwiedzimy podczas następnego odcinka. Będzie to już 9 odcinek, więc zbliżamy się do dwuliczbowej. O, jeszcze sobie dodam siły. 3 siły, 2 obrony. Także zbliżamy się już do dwucyfrowego numeru odcinka. Myślę, że to jest jakiś tam sukces. Jeśli chodzi właśnie o takie pogadanki typu w jaki sposób wybić się na YouTubie, co sądzę o różnych tam rzeczach, czy tam wypowiedzeniu się na parę istotnych tematów. Myślę, że zrobię sobie kiedyś w przyszłości, jak będę miał, no nie wiem, powiedzmy parę set widzów, to albo zdecyduję się na audiologię, w którym będę mówił tam mniej więcej o sprawach, które mnie gryzą, o sprawach, które chciałem poruszyć, albo będą to po prostu, jeśli nie będą audiologii, to będą to, Boże, vlogi. I właśnie w taki sposób będziemy sobie tutaj wygłaszać swoje zdanie na dany temat. Także mam nadzieję, że miło wam się oglądało ten odcinek. Zapraszam was już za 2 dni na Minecraft. Jeśli chodzi o Slendera, w tym tygodniu pewnie znowu się nie pojawi, ale już że w kolejny weekend powinien na 90% wyjść, ponieważ będę miał więcej czasu. Także ja zmywam się na LOLa, a wam życzę, no w sumie ja wam mogę życzyć. Trzymajcie się, na razie, cześć.